Okej, okay, dobra, dzisiaj pierwszy rajd. No może nie pierwszy rajd, ale pierwszy, który będzie nagrywany na skrzynce. O! Paulina ma coś nagrać przez to, że zostaliśmy do tego zmuszeni przez naszą fankę, która jedzie z dużym, dużym, bardzo dużym ponoć prezentem. Pisała mi, że dla mnie ten prezent, także ja podejrzewam, że wiem już co to jest. Pewnie kasta browara, nie? Jakby był mały, to by było jedno piwo, a jak duży, to na pewno krata browara jedzie do mnie. Także teren dzisiaj będzie pewnie ciekawy. Nie, Pauluś? Paula jedzie dzisiaj po nasienie. Ja też mogę to nagrać. Od Diakato? Tak, Paula? Od siwego jakiegoś, tak, do Candy. Także dzisiaj będzie wesoło, jakby coś się działo w terenie, to nie mamy na kogo liczyć, musimy liczyć sami na siebie, czyli na mnie. Ale nie, ja będę jakoś o 15 jechać. Aha, czyli do 15? 15. Także ja tu będę, bo ja tu muszę posprzątać trochę, ogarnąć tą półkę, której jeszcze nie zawiesiłeś. No, no. Dobra, Paula, ja to wyłączam, już zaczynasz nudzić, przynudzasz. Dobra, to do później. Dobra, dziewczyny przyjechały już na rajd. Maja chciała, żeby coś nagrywać, także Maja przywiozła nam paczkę. O, tu wam pokażę paczkę, co w niej jest. Proszę bardzo, tu mamy, o, pomadka, czekoladka i te, to coś, risos, nie wiem, i to nie wszystko. Idziemy do koni, bo tam jest główna zawartość tej paczki. Także no, ola, konie były dzisiaj, rano wypuściliśmy je tutaj i było z 20 minut łapania gwiazdy i dali. Trzeba wiewióra też dosyć uciekała. Także o, tu mamy Maję, która przyjechała z Norwegii i która zrobiła taki piękny kantarek. O, to czy gwiazdka dostała swój kantarek. Ej, to też robiłaś to po bokach? Tak. Aha. O, i kto jeszcze dostał kantarek? Wiewióra, ale niestety jest za mały. O, tu są Wiktorie. Nie, mam Milena i Wiktoria. Ja myślałam, że tam też jest Wiktoria. O, tu jest Wiktoria, która już trzeci raz jest na rajdzie. No, a tutaj mamy ten Werka, który już chrapie. Bo jak zwykle przed rajdem musi odpocząć, pomimo że nie jedzie. Nie ten wóź. Przed chwilą leżał plackiem i chrapał. O, jaki kochany. Patrzcie, jakie piękne w ogóle już dostaje nóżki czarne. O, widzicie? Tu chyba nie ma skarpetki. Nie, tu nie ma w ogóle skarpetki. No, ten Werek odsypia. A tu o, kiwuś i wiewiórka. Co ten wóź? Tak, Łukasz tu straszy, że wiewióra nie jest do zatrzymania. No, wiewióra lubi się ścigać. Nie rozpędzaj jej. W ogóle chcecie galopować? A nie, no. Kiwuś. Zostałaś strzała od kogoś. Aha, nie, no dobra, już musiałem, że dostałaś z bani. Kiwuś piękny. Patrzcie, pogryziony przez dalunię. Jak każdy koń. Ale Tiwiś ma chyba najwięcej tych ran. Tiwuś, widać, że jesteś chłopak, tak. No, a tu dalunia. O, Delusia pomaga czyścić. Patrzcie, co Delusia sobie zrobiła na głowie. O, Delusia nie zauważyła, że deska jest przed nią. I wbiegła wprost w deskę. I leciała krew z nosa. Ale całe szczęście nic się nie stało. Delusia? Ślepy koniś. Tak, oja, o, jak fajnie, o jajko. No, tu mamy Łelusię. I dalunię, którą muszę jeszcze wyczyścić, bo one tutaj już widzę, że zakładają ochraniacze.
A ja tu jeszcze nawet do Luni nie wyczyściłam. Tak, bo Łukasz oczywiście jej nie wyczyści. Bo Łukasz to jest Łukasz. O, gwiazda jaka miła, jaka kochana gwiazdeczka jest, o jeny. No. Mam nadzieję, że Łukasz coś będzie nagrywał w tym terenie. Co? Do TV-sia? Nie mam. No dobra, to ja ją czyszczę i o. Dobra. Jadą. Tutaj o, Łukasz na dali. Milena na TV-siu. Patrzcie, jaki TV jest piękny, najpiękniejszy ze wszystkich. Ej, serio, on jest jaki, on jest ładny. I każdy ubiera TV-siowi różowy sprzęt. Pedałek. O, tu Wiktoria. Tak, Wiktoria na Well, Wiktoria na Wiewiórze i Maja na Gwiazdce. Dobra, idę wam tu. Dobra, to trzymaj, Łukasz, kamerę. Mam nadzieję, że Łukasz coś nagra, bo ja też lubię oglądać. Co? Dalej, dalej, idziemy, idziemy. Dalej, jeszcze nie ogarnia tutaj tych terenów. Dalej, dalej. Dalej. No, my sobie tu jedziemy łąkami z tyłu, obcza i pokażę dziewczynom, gdzie tutaj można zagalopować. Tak na lajcie. Tutaj są nasze łąki, będziemy je grodzić już niedługo, jak sprzątniemy to siano, jak wyschnie, bo non stop pada. A galop tam, zaraz wam dobrę kawałek. No działa. Dobra, nic nie ciskaj, tylko... Dobra. Tylko nie upuść. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy. Jedziemy tutaj w lewo. Idziemy w lewo, dobra. Czekajcie, czekamy. Tak, Łukasz jedzie na dali. Gdzie się trafiła glob. No właśnie, jedziemy od 30 minut. No. Obczajamy teraz. Tak, bo Łukasz zapomniał, że mamy skręcić. Łukasz zapomniał, że mamy skręcić na plażę i teraz wyjechaliśmy na jakąś prywatną posesję i pani nas nagrywała. Przez Łukasza. Dobra, masz, proszę. Dobra, masz. Dobra, mam. No nic, dobra, jedziemy na taką mega spoko, fajną plażę. Tak mi się wydaje, że jest spoko. Jak trafimy w ogóle, nie? Dobra, później coś się nagra. Dobra, byliśmy na jednej plaży, ale dziewczyny miały schizę, żeby zjeżdżać w dół. Nie zjechaliśmy, to szukamy innej i chyba to jest gdzieś tu. Jak nie będzie za dużo ludzi, to sobie wjedziemy, żeby się koniki napiły. Co znowu? Co ty... Poczekaj, Dala, na razie kus, poczekajcie. No dobra, tutaj. Dobra, młoda, starczy. Stój, 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 wie, dala. Tak, dobra. Okej. Dobra, było mega, prawie ją utrzymałaś. No prawie, ale na... No, dobra.
Okej, jedziemy ścieżką. Ostatnio z Szymonem tutaj przesieki robiliśmy. Dalunia, prr. Bo tak się nie trzeba jechać. Teraz już jest ciutkę lepiej. Ale nie dużo. Ta jest idealna. Ważne jest, co jest na końcu drogi. Woda. I co? Spoko, nie? Wjeżdżamy do wody, czy nie? No dobra. Daj. Dala. No kusem miało być. Co to było? Miało być kusem. Daj. Ej, dobra, teraz jedziemy ten. No nie, plażą! Ej, jedziemy tutaj plażą do następnej plaży. Aha. Ej. Co? Ej, albo nie, ja przejadę się kiedyś sam, bo jeszcze jak tam jest za miękko, to były gnęły, nie? Okej, jesteśmy na lodach. Polacamy budkę z lodami. Młoda, jak to się nazywa? Nazwa tego? Po prostu lody. Zielona budka, o. W Ostrowie. Także niech przyjdzie właściciel. Pomacha do kamery. Tam jakiś kurde niecierpliwy lata helikopterem, żeby nam koń nie wystraszył. Ej. I co, młoda, ogarnęłaś? Co chcesz? Ja już wiem, jak jest. No, ale jakie są lody? To mówiłam ci wcześniej. To ja poproszę ci po lodowej. Nagrywamy, to obejrzy się pan na YouTubie. Poważnie, może... Mi te kolorowe. Dobra, to ej, patrzcie, my czekamy na peronie w Gnieźnie. Czekamy na... pociąg z nasieniem dla Kendusi. Pierwszy raz w ogóle odbieramy z pociągu, także powodzenia nam, czy w ogóle damy radę to zrobić. Tak, coś to wzięłam Szymona i Kalinę, żeby biegli do konduktora, czy kto to tam odbiera przesyłki, oddaje. Pierwszy raz jeszcze ile minuty, że za minutę powinien być. Dobra, patrzcie, mamy przesyłeczka dla Candy. Odebraliśmy, to było bardzo, bardzo stresujące, bo patrzcie, jaki pociąg jest długi i biegliśmy od końca do przodu. No, ale tak to było bardzo straszne. Ej, to nie musieliśmy tak nawet biec, bo zobaczcie, on jeszcze stoi. No, nie wierzę. No dobra, to co? Lecimy do domu. No dalej, wierzę ci dzisiaj. Iwuś,
Dalej, chodź. No tak, nie biorę, no. Na tak, nie biorę. Nie biorę, dziadka. No co, dziewczyny? Wjeżdżacie, czy co? To muszę? Na TV-sia? O ja. Dogarnięty. Udało się nawet zgrabić siano. Praca właśnie wjechała. Także beluje. Także przed deszczem zdążyliśmy się, wyrobiliśmy, jest mega. Rajd. Czas koniec, czy tam stop. Dziewczyny są tam. Jeszcze ogarniają wędzidła, siodła. I git. O, a tutaj prasuje. No i mega. Idzie. Dobra, to bajo do następnego. No dobra, no to co, my już zaminowaliśmy candy. Także teraz za jakoś 14-15 dni badanie, czy zaszła, czy nie. Tośkę badaliśmy, ale niestety Tośka jeszcze nie marui, także jeszcze trochę musimy poczekać, bo z pierwszą się spóźniliśmy. Za bardzo było za dużo na głowie przez przeprowadzkę, no ale to nic. I co? Jest już jakoś 20, ja wracam do nich tutaj, bo oni mają rajd. I Łukasz już dzwoni, że już ma dość, że już zamęczają go dziewczyny, także jadę mu tam pomóc, że tak powiem. Nie no, żartuję, ale no, niby Łukasz mówił, że bardzo fajny teren. Także jedziemy, jadę w sumie. Oj, samochód. Dobra, tutaj jest bardzo wąska droga. Także co, jadę zobaczyć tam do nich, jestem już w sumie bardzo bliziutko działki, więc tam jeszcze coś nagram. Przed chwilą ogólnie u nas padał deszcz i prawie nic nie widziałam, bo się odbijało od ulicy, ale no i co, o, samochód. Także no, patrzcie, jak tutaj jest u nas pięknie. Tutaj oni, o, akurat dzisiaj tędy jechali na rajd, tylko w drugą stronę. Wam pokażę nasze łąki tutaj mamy piękne. Uwaga. Czekajcie, tutaj po prawej. Uwaga. O, tu po prawej. O, patrzcie, nawet prasowali dzisiaj. Robiliśmy się, skosiliśmy trawkę, także będą miały koniki więcej sianka. A teraz je będziemy wypuszczać na tą taką świeżą, skoszoną, w sensie skoszoną trochę odrośnie, ale będziemy już, zaczniemy je stopniowo wypuszczać. Także o, no dobra, to co, ja zajadę tam i jeszcze coś się dokończę. Nagrywanie, o, koniki. Działeczka piękna. Dobra, jest 22, dziewczyny właśnie pojechały. Nareszcie. Zamęczyły Łuka. Pozdrawiam tego małego karakana. Galo? Tak, i co? I właśnie przyszliśmy do domu, one pojechały, jest godzina 22 równa. Także jeszcze tutaj sobie zrobiliśmy ognisko na kiełbaski i co? Ja tutaj trochę ogarnęłam w domu dzisiaj, żeby nie było takiego sypu, jak oni byli przed tym na rajdzie, przed wyjazdem. Także no mamy, o, tu taki szybki room tour. Ja nawet nagrałem, że siano sprasowaliśmy. O, okej. Okay. Widzisz, no to spoko. No, także co? Był spoko dzień, bardzo fajny, dziewczyny, spoko. Nie, Łukasz? No raczej wrócą. No tak, no. Także było fajnie. Ja się już nie mogę doczekać, kiedy ja też wrócę na rajdy. Nie. Łukasz, ale po co? Ty jesteś. No dobra, no to co? To przed nami kolejne rajdy.
i możecie się dalej zapisywać. Także na lipca już jest bardzo mało wolnych miejsc, także także zapisujcie się. Dobra, to co? Do zobaczonka na następnym rajdzie i w następnym filmiku. Pa, patki.